Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Dzisiaj Wam pokazuję rak na 4U firmy Thon. 4HE Eco 2 rak, tak to się nazywa. No i teraz tak. Całokształt urządzenia naszej maszyny wygląda w ten sposób. Tworzywo, które jest zrobione, oczywiście aluminiowe te listwy, kulowe, kulkowe takie narożniki, gumowe nóżki, cztery, tylko cztery nóżki, tutaj pod spodem nie mamy żadnych nóżek, zamki mamy takie, każdy z czterech zamków, ponieważ górę i czy tam przód, przepraszam Was za ruszanie kamery, przód i tył zdejmujemy, tak żeby mieć dostęp do kabli i do paneli naszych urządzeń. Zdejmujemy. I każdy z tych zamków ma kuleczkę, znaczy dziureczkę i możemy oczywiście sobie zamknąć na osobną kłódkę. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w zewnątrz. Mamy szyny. I tutaj mamy ile śrubek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli dokładnie wyliczone jest na cztery urządzenia, ponieważ 4U to zwykle 1U to jest ponoć 2,45 cm. I w każdym urządzeniu takim rakowym mamy po dwie śrubeczki na każdą ze stron. Więc akurat 8, czyli wejdą nam cztery urządzenia po 1U lub 2 po 2U. Dodatkowo możemy oczywiście to przemontować, mamy zestaw śrubek, nie wiem czy jest wyliczone, muszę sprawdzić, ale prawdopodobnie jest wyliczone co do sztuki. Teraz kolejna rzecz, o czym chciałbym Wam powiedzieć. No tutaj wiecie, to jest oczywiście, tył też jest wyjmowany. Chodzi mi o materiał. Jest to, nie wiem czy to widać, taki karbowany, czy jakby to powiedzieć karbowany, pusty w środku plastik, który jest bardzo lekki. Dosyć wytrzymały, chociaż trzeba przyznać, że jest troszeczkę giętki, jak się go naciśnie. Może to pokazać. Niestety nie za bardzo to widać. Jednak jak sobie już tak mocniej naciskam ręką, to się też nic nie dzieje. Ponieważ ja mam akurat w planach mieć to tego raka. Na nim będę stawiać heada, który waży 17 kg, więc musi wytrzymać ciężar tego mojego heada. Myślę, że się będzie sprawdzało. No i widzicie, teraz jeśli zdejmiemy tą następną pokrywę, chodź tu, przepraszam jeszcze raz za ruchy kamery. O, mamy taką długość czy szerokość czy tam coś tego. Niestety akurat nie mam tutaj metra, żeby Wam pokazać, ale pokażmy na przykładzie standardowego jakiegoś efektu. O, na przykład efekt mamy taki, czyli można było powiedzieć, że to jest na długość raz, dwa, trzech takich efektów. Czyli wezmę jeszcze dwa. Ło, to nie jest efekt taki, jaki ma być. O, ten jest trochę mniejszy. To jest 35 cm powinno być, czyli mniej więcej 10, 10, 10. Zgadza się, 35 cm. Nie za duży, a tak, żeby akurat wszystkie urządzenia weszły, się zmieściły. Także jeszcze Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Jeśli sobie tutaj podkładam, pokażę Wam akurat tego Samsona. O, zasilacz. O, coś takiego. Czyli teraz uwaga, jeśli chcemy sobie przymontować jakiś urządzenie, o jeszcze to przestawię, czekajcie moment, trochę cierpliwości dla waszego Wojtaszka. O, czyli teraz jeśli chcemy sobie przymontować urządzenie, to tak to wygląda i tutaj od spodu mamy troszeczkę miejsca, mamy jakieś powiedzmy 20 cm akurat na kable. Czy nawet jak to wyjmę i położę, teraz już w ogóle wszystko do góry nogami.
ale to mniej więcej jest, o, mniej więcej to jest zamontowane tak, tutaj gdzie te szyny, ok, i nam zostaje tyle miejsca. Na kable i tak te wtyczki, które mamy, to nam troszeczkę miejsca jakby zjedzą, zajmą, o, jeśli mamy wtyczkę, ją wsadzamy tutaj, więc akurat tak, żeby się spokojnie nam pozaginała i pozasilała pozostałe sprzęty. Także no, dzięki za uwagę, pa pa.